ogromną wartością autora Darka Karłowicza jest jego znajomość historii i filozofii. Jest to człowiek, który niezwykle panuje nad tymi dziedzinami i wszystkie sprawy, które on rozważa, a sprawy te dotyczą naszej współczesności, od razu są zanurzone w przeszłości. On po prostu nasz czas widzi jako pewną wypadkową właściwie paru tysięcy lat. To jest rzadkie w obecnych czasach. I drugą taką cechą tego pisarstwa, tych artykułów, esejów, felietonów, jest to, że właśnie metodą sokratejską potrafi wciągnąć czytelnika dosłownie w pierwszych słowach, w pierwszych zdaniach tych tekstów. I zaczyna od rzeczy, wydawałoby się, pospolitych, jakichś takich przypadkowych, wziętych z wiadomości, z pierwszych stron gazet. I nagle okazuje się, że właśnie te sprawy, którymi żyjemy, są zakorzenione, zanurzone bardzo głęboko w historii. On umie to sproblematyzować i bardzo ciekawie o tym mówić. Także wszystkim polecam tę książkę, jest to pasjonująca lektura. Teksty są krótkie, wygodne do czytania i właśnie, powiedziałbym, sokratejskie. Spotkanie inauguracyjne, czyli premiera tej książki, odbędzie się 22 czerwca.